ruszył spod zasłony, tak żeby uniemożliwić rzut. Ale z bardzo daleka teraz Johna Matthews! Jego popis otrzyma tutaj w grze drużyna Admiru Włocławek. Przerwa dla trenera Igora Milicicza jeszcze przed końcem tej kwarty. Patrzcie tu na Łukasza Frockiewicza, przebiegł się kilka razy z dużą intensywnością, teraz oparł ręce na kolanach, ledwie tutaj trzyma się na nogach. Przerwa roczna, to się mówi, że trenujesz, że możesz w stanie podtrzymać formę, ale dopiero jak się wejdzie na boisko w meczu. Kontra, Kawel Bigby Williams, jeszcze raz problemy, tym razem stratą to się kończy. Matthews do Petraska! O przerwę prosi Marcin Stefański. To błyskawicznie do Treflowi ucieka z rąk, tak jak mówiłem. Akcje pozycyjne mielą, no ale mąki z tego nie ma i są punkty dla rywala z kontry. Tak, i tak jak chwaliliśmy zespół Marcina Stefańskiego za te 19 oczek po akcjach w kontrze. Frasunkiewicz, zwłaszcza Szewczykiem na pozycji 5, wiemy ile on daje, jeśli chodzi o rzuty. Cóż za akcja, tego się nie spodziewał Ahmed Hill. Heinz, ale on uwielbia te przeskoki z lewa na prawo, z prawa na lewo, tylko że to nic nie daje na razie jego drużynie. Na dodatek gubi piłkę, a Matthews za plecami zdobywa punkty. I jeszcze jest faulowany. Przełożył sobie piłkę Johna Matthews. I w nagrodę dostanie jeszcze jeden rzut. On czekał na taką sytuację, ale jej nie wykorzystał. Jeszcze raz Matthews za 3 punkty! No i to jest ten moment! To jest ten moment! Przed chwilą jeszcze można było mówić o jego słabszej skuteczności, a teraz 2 trójki. No i Anvil prowadzi różnicą 7 punktów. Tak, ja bym zwrócił na jedną rzecz uwagę. W taki sposób otwiera się strzelców. Generalnie zawodników, bo być może strzelców.